witam was w mojej małej kuchni. Witam was w mojej małej kuchni. Dzisiaj zrobiłam pyszne ciastka, fajne takie czekoladowe, z lentilkoma. Zamiast tych lentilków to możecie oczywiście użyć M&M'sy małe. Przepis mu oczywiście od mojej ulubionej blogerki, Diany, Di gotuje. Link do Diany domu na dole w opisie. Diana była taką dobrą i mi też przysłała te lentilki. To jest firma chyba Cukieteria, jak się nie mylam. Nie jestem pewną. Okej, dobra, zaczynamy. I tu mu tak, 180 g mąki, normalna mąka, do tego domy jedna łyżeczka proszku do pieczenia, 100 g masła, ja tu mu taką specjalną sanela w żonach się, jego pokorzę tę niemiecką. To jest do pieczenia, taką margarina ma 75% tłuszczu, masło ma 80% tłuszczu, 100 g. Te masło jest takie zimne, nie bardzo za zimne, sorry, że tu tak paluchu ma dotyku. Te masło musimy utrzeć, także żeby nie było już za bardzo zimne. Możecie wziąć kasia do pieczenia. No, potem tak, 130 g cukru, jedna łyżeczka, no my tu mamy jedno opakowanie cukru do cukru waniliowego, wanilinowego. Wiem tak, po 7 gram, po 8 gramów to jest jedna kopiasta łyżeczka dużą, albo jedna płasko dużo łyżka. Nie wiem jak tam w Polsce są chyba większe opakowania, także no dwie płaskie łyżeczki cukru waniliowego dom do tego. Nie wiem, czy dużo osób nie wie, że ją mieszkam w Niemcach, także zawsze budu w Polsce są, w Niemcach tutaj. Potem 30 gramów kakao, gorzkie, jedno jajko, szczypta soli. I tu mu drażetki, 60 gramów drażetek. Te drażetki mi posłała Diana z kanału, z blogu. Diana ma blog, Di gotuje. Ona mi posłała takie drażetki, to są specjalne. No i co? Blacha potrzebujemy. Aha, tu mu 60 gramów. I te 60 gramów wymieszamy z tym ciastem. I będziemy potrzebować jeszcze troszkę do dekorowania na górę. Normalnie w przepisie jest, możecie użyć M&M's. Ale takie malutkie M&M'sy, Smarties są takie malutkie, ale on Smarties może być, że farba puści i nie ma wtedy takie. Nie ma wtedy takie kolorowe. Wiem, że cukier z cukrem i proszek z mąką. To się odłożymy na bok. I no przeciączymy te masło z cukrem na puszystą masę i potem do jajko do tego. Aha, jeszcze ta soli jeszcze. Są wymieszane. Teraz dam tu kakao i mąki i proszek. Krótko to pomieszam. Ja się to łyżką pomieszam. Pomieszam się to jednak łyżką i jak się to połączy do tej lentilki, do tego. Ciasto gotowe, wyrobione. Teraz tu blaszka, papiery. I musimy teraz robić kulki wielkości orzecha. I tu mu taką miarka, taką łyżka, to się za pomocą tej łyżki zrobiłam i w odstępach układać na blaszkę.
16 sztuk, tu mu 12, tu mu jeszcze 4, bo na potem piec. Teraz musimy to przycisnąć, trochę splaszczyć i poukładą się te lentilki. I potem to będzie pieczone w temperaturze 180 stopni, góra-dół, te piekarnik rozgrzać i to będzie pieczone 15 minut. Ciasteczka są gotowe. No widzicie, rozjechały się, nie? Tu jak widzicie, dlatego ważny jest ten odstęp. Te ciastka, jak wyciągniecie z piekarnika, one są jeszcze bardzo, bardzo miękkie. Musicie je wtedy nie ruszać i ich zostawić tak na blasze do wystygnięcia i one będą chrupiące, bo tu jedno ugryzam. Pyszne. I tak wygląda moja dieta. Widzicie? Ciastka były oczywiście bardzo, bardzo pyszne. Już ich nie ma. No, na jeden dzień to tak są, jak się ma tyle dzieci. Ja oby to miała 50. No, trójka dzieci. Ja też bardzo lubię ciastka jeść. Wyszło mi 16 z tego, ale jak zrobicie mniejsze sztuki, to wyjdzie trochę więcej. No, tak może 18-20 sztuk. No, ciastka były bardzo dobre. Polecam ten przepis gorąco, serdecznie i dziękuję Diana za ten przepis i do następnego razu, cześć!